Hej, hej, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Po raz chyba trzeci dzisiejszego dzionka. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Nie wiem, coś mi się ostatnio rozmazuje obraz. Nie, no, bo ja mam jakieś takie wrażenie. Nie wiem. Ja się do Was przesuwam. Dlaczego się przesuwam? Bo znowu przychodzę z testem na żywo i to będzie test dwóch pomadek. Strasznie ruchliwa jest ta pomadka, trochę mnie to jakoś tak przeraża. Są to pomadki PS Love z oczywiście Primaniego. Ja mam tutaj w dwóch kolorkach, jeden to jest 47. O, mam nadzieję, że teraz widać. Także 47 to numerek tej pomadki. Pomadka wygląda tak. Dobra, i przystępujemy do aplikacji. Pomadki jest naprawdę sporo, jest taka wściekła róż, jak możecie zaobserwować. Na pewno będą się dość ciężko ścierać te pomadki, podobnie jak ta ze I Heart Makeup, czy tam I Love Makeup, którą pokazywałam Wam we wcześniejszym filmiku. Dobra, ja jestem już gotowa, robię Wam zbliżenie. Jeżeli mam jakąkolwiek pozostałość, to tylko jest to pozostałość po tej ostatniej, najmocniej, najbardziej różowej z I Love Makeup. Dobra, i przystępujemy. Od razu mówię, pomadka ta w porównaniu z tamtą jest naprawdę twarda. Znaczy twarda, twardsza, bardziej twarda. Musicie uważać, żeby nie zrobić sobie żadnej krzywdy. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo łatwo wyjść za rys ust i naprawdę można zrobić sobie krzywdę. Kolory prezentuje się tak, jest to naprawdę, naprawdę wściekły. Ja myślałam, że ta Candy, tak? Candy Rock, sorry. Ja myślałam, że ta Candy Rock z I Love Makeup jest mocna, natomiast to przebija po prostu na łeb, bije na łeb. Zobaczcie, kiedy jest róż. To jest taki wściekły róż. Możecie porównać sobie z moimi oczami, jakie mam błękitne oczy. Natomiast jakie mocno różowe usta. Wydaje mi się, że jest to bardzo korzystne, jeżeli chodzi o na przykład efekt na ustach i w porównaniu ze zębami. Ja mam takie wrażenie, że ona po prostu jakby opcjonalnie wybiela, wizualnie wybiela zęby. Czyli zęby wyglądają przy tym kolorze na bielsze. Tak mi się wydaje, takie mam wrażenie. Ogólnie pomadka naprawdę spoko. Ja myślę, że ona będzie bardzo fajna na jakieś wieczorowe wyjście do jakiejś czarnej, fajnej, małej czarnej i po prostu taki bijący w oczy róż i na przykład właśnie smokey eye. Ja sobie tak to wyobrażam. Nie wiem, dajcie mi znać, co wy myślicie. Jeżeli chodzi o aplikację, spoko. Jeżeli chodzi o konsystencję, spoko. Mogłaby być ciut bardziej miękka niż jest. Natomiast absolutnie nie jest jakaś taka, wiecie, nie jest jakaś taka tempo twarda, że nieprzyjemna jest aplikacja. Nie, absolutnie. Kolorek jest intensywny. Nie wiem oczywiście, jak z trwałością. Co do trwałości, to oczywiście dajcie mi troszeczkę więcej czasu. To oczywiście Wam nagram również moją jakąś recenzję tego produktu. Ogólnie naprawdę fajna. Efekt jest taki niematowy. Ja nie lubię matu na ustach, ale też nie jest błyszcząca. Też nie jest błyszcząca. Zaraz Wam tutaj może zzoomuję. Jak mi się uda, oczywiście. Tak wygląda. Tak wygląda ta pomadka. Dajcie mi znać, co Wy myślicie. Ja uważam, że jest naprawdę spoko, że jest fajna. I tak samo wydaje mi się. Tak samo wydaje mi się, że nie jest mi aż tak źle w tym kolorze. Nie wiem, powiedzcie, co myślicie. Tak jak mówię, na pewno nie do tej stylizacji, nie do tego stroju, ale ogólnie dobrze się czuję z tym kolorkiem. Pomimo, iż jest on naprawdę strasznie bijący po oczach, bardzo rażący, bardzo jaskrawy, to wcale mi to w ogóle nie przeszkadza. Naprawdę fajne, jakieś mocniej podkreślone oko i ja myślę, że efekt będzie dużo, dużo fajniejszy. Także to była pierwsza z pomadek PS Love w kolorku 47 z Primarka. Ja teraz będę wycierać usta i przychodzę do Was z drugą pomadką. Dobrze, ja jestem już z powrotem za zaróżowienie ust, przepraszam, no ale trochę jednak tych produktów było przetestowanych. Także druga pomadka, jaką Wam przetestuję, to jest PS, oczywiście Love Moisture Rich Lipstick i Marshmallow? Nie, wygląda mi to jak Marshmallow. Dobra, nieważne. Bardzo ładnie zapakowana pomadka, bardzo fajnie wyglądający kolorek, taki koralowy. Nie pachnie. No i przechodzimy do aplikacji. Ta pomadka jest już naprawdę mięciutka. Bardzo mięciutka. Kolorek w ogóle nie jest absolutnie koralowy, tak jak wygląda tutaj w opakowaniu. Zobaczcie, jest jednak różnica. Tak wygląda bez nałożenia, tak po nałożeniu, czyli bardziej jest różowy niż koralowy. Taki delikatny róż. Nie wiem, powiedzcie mi, co myślicie. Ja się w tym kolorku nie czuję dobrze, to mogę Wam to powiedzieć. O wiele bardziej lubię się i podobało mi się jednak w tamtym jaskrawszym.
Także to był test tej pomadki, aplikacja naprawdę bardzo fajna, bardzo, jak za cenę funt 50 bodajże, czy funt, to pomadka naprawdę warta, warta zakupu, także możecie sprawdzać, jaka tam jest, jaka jest możliwość kolorystyczna, bo naprawdę dość chyba był nawet spory wybór, jeżeli chodzi o kolorystykę tych pomadek, bo naprawdę było tam kilka odcieni, także były jakieś nudziaki, były brązy, było bordo chyba nawet, była czerwień, także polecam, bardzo Wam serdecznie polecam. To był test na żywo z kolei właśnie tych dwóch pomadek z Primarka. Ja mogę Wam obie pomadki, czyli oba rodzaje pomadek polecić. Naprawdę polecam Wam z czystym sumieniem. Warte są absolutnie zakupu, a już nie mówiąc naprawdę o cenie funt 50 czy funt. Warto po prostu mieć chociaż po jednej pomadce z tego właśnie rodzaju, z tych tutaj dwóch. Także tak się prezentował test na żywo pomadek. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmikiem, które według Was wyglądały najfajniej, które według Was mi pasują. Byłabym wdzięczna. Tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi teraz o TPS, to jednak zostałabym przy tym różu, czyli przy tej pomadce pierwszej. Natomiast mogę się mylić i możecie Wy z drugiej strony widzieć to zupełnie inaczej. Także dajcie mi znać bardzo proszę pod filmikiem. W tym kolorku nie czuję się dość fajnie. Mam wrażenie, że on mi w ogóle nie pasuje, ale to jest test na żywo, także to było po to, żeby Wam pokazać, jak w ogóle te produkty się spisują. Ja bardzo Wam dziękuję za te kilka minutek, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten test na żywo również Wam przyniesie jakiś tam rezultat, wiecie, że Wam do czegokolwiek się przyda, że zaczerpniecie, jak i zainspirujecie się czymkolwiek. Byłoby po prostu mi bardzo miło. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie, ściskam Was mocno, przysyłam stado buziaków oczywiście, zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinteresta i bardzo proszę odwiedzajcie mój fanpage na Facebooku. Udzielajcie się tam jak tylko możecie. Także zadawajcie mi pytania, piszcie do mnie co tylko sobie chcecie. Ja na bieżąco będę starać się Wam odpisywać. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam. Pa!